kurzopki straciły pracę, a tu niespodzianka. To słodkie życie. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tuż po zwolnieniu z pytania na śniadanie mogli liczyć na szczere współczucie internautów. Po tym, na co zdecydowali się teraz, wsparcie zamieniło się w dziką zazdrość. Dlaczego? Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski korzystają z nadmiaru wolnego czasu. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie muszą już wstawać o świcie, by witać widzów w studiu Pytania na Śniadanie. Nie muszą też silić się na dyplomację, by nie narazić się żadnej ze stron sporu w mediach publicznych. Mniejsza ilość obowiązków sprawiła, że celebrytka zaczęła doceniać możliwość beztroskiego pląsania w domowych pieleszach po domu, w czym ochoczo towarzyszył jej nie tylko ukochany, ale także dzieci. Ten stan nie jest jednak tym, czego oboje ambitnych prezenterów oczekuje od swojego życia. Czy zatem wkrótce to się zmieni? Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaskoczyli fanów. Jak wskazują najnowsze wieści, gwiazda M jak miłość i dziennikarz sportowy nie nacieszą się długo nadmiarem wolnego czasu. Siostra Macieja Kurzajewskiego zdążyła już ujawnić ich zaskakujące zawodowe plany na najbliższą przyszłość. Nie ma zatem wątpliwości, że zakochanej parze nie pozostało nic innego, jak cieszyć się chwilami spędzonymi u swojego boku nie tyle w pracy, ile poza nią. Najnowszy post Katarzyny Cichopek rozbudził nie tylko zazdrość, ale także nadzieję wielbicieli. Co można było zobaczyć na jej profilu? Słodkie życie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. W pierwszą wspólną podróż Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wybrali się do Ziemi Świętej. Można domniemywać, że oboje polubili turystykę sakralną, ponieważ ostatnie dni spędzili tuż przy bramie Stolicy Apostolskiej, w Rzymie. Przytuleni celebryci zapozowali przy słynnej tamtejszej fontannie di Trevi, a wakacyjny kadr okrasili krótkim, ale pozytywnie nastrajającym podpisem. La dolce vita, w język polskim, słodkie życie. A to dopiero początek, wyznali, dodając emotikony serca i pizzy. Fani w mig zareagowali na spontaniczny wyjazd swojej ulubionej pary. Byłe gwiazdy Pytania na Śniadanie mogły przeczytać, że internauci życzą im miłego pobytu i zazdroszczą wypadu w środku tygodnia. Padły także miłe spostrzeżenia, jakoby od pary z daleka biło szczęście. Jak sądzicie, czy to właśnie w Rzymie wezmą ślub? Duża część wirtualnej społeczności ma takie nadzieje.